przerwie między latem a jesienią zaszło sporo zmian w kadrze. Zespół został na pewno wzmocniony, ale to trochę czasu zajęło, żeby ten zespół zaczął grać. Zaczęliśmy od falstartu, tak naprawdę najważniejszego meczu z Miedarami. Potem z miarę upływu czasu wyglądało to coraz lepiej, co mówi, że graliśmy 14 kolejnych meczy. Także jesteśmy zadowoleni z tej rundy, pomimo, tak jak mówię, tego falstartu, ale jesteśmy liderem i gramy o awans. Moim takim najlepszym meczem był na pewno w Borowej Wsi, gdzie udało mi się jako środkowemu obrońcy strzelić 3 gole, więc tak. Taki zapamiętam, a aczkolwiek jako drużyna to każdy mecz byliśmy zdecydowanie lepsi. Dobra, dawaj. Zimę zaczęliśmy od 17 stycznia. Trenujemy 3 razy w tygodniu plus Pajek. Odeszli od nas Artur Koszny, Banaś, Karol, Dominik, Halama, Jaksa. Na ich miejsce na pewno tutaj trzeba się pochwalić, bo ściągnęliśmy na stałe zawodnika z Polonii Bytom Belice. 22 lata, bardzo dobry chłopak, bardzo fajny transfer. Doszedł do nas Łukasz Saborowski z Pyskowic. Trzeci młody chłopak jest z Radziąkowa, Tomek Nowacki. I to na dzień dzisiejszy to jest wszystko. Także my tu jakichś mocy takich, tak jak mówię, nie potrzebowaliśmy, bo zostało 16 zawodników, tych, którzy najwięcej meczy grali. Siła napędowa, jakbym powiedział o jednym zawodniku, to bym tutaj grzeszył, no bo wiadomo, że to jest Marcin Lachowski, który tu jest najbardziej doświadczony i swoim przykładem, treningiem i postawą daje przykład tej młodzieży. Krzysiu Bodziony to jest to samo. No, Robert Chwastek to gdzieś to też niekwestionowany lider, tu gdzieś nam pomocy. No. Dawid Gajewski, zawodnik, który wiemy jakie umiejętności, tylko jeżeli zdrowie pozwoli, to będzie w tej czwórce na pewno. Adam Dzido nam trzyma całe te tyły, także tutaj, tak jak mówię, taka czwórka tych doświadczonych 5 zawodników, którzy oni to ciągną. Reszta mamy fajnych młodych chłopaków, bo 22-23 lata, także jest to gdzieś tak fajnie skonfigurowane na dzień dzisiejszy. Cała trójka musi przesuwać, on jest drugi, ale on na przesuwacie. Pierwszy mecz na Miedarach byłoby dobrze wygrać, później następne 14 też. Na pewno doświadczenie zawodników, którzy doszli przed rundą jesienną, czyli Lachowski, Chwastek. To są zawodnicy, którzy mają papiery na granie i grali w porządnych klubach. Boisko mamy bardzo dobre, bo na pewno może jeszcze troszeczkę szaty pozostawiają coś do życzenia, ale powiedzmy w planach, po awansie mamy w planach pewne rzeczy zrobić, powiedzmy może nawet na daną szatnią piętro, żeby powiedzmy to wyglądało dużo lepiej na tą czwartą ligę niż poprzednio wyglądało.